Medycyna chińska uważa, że musi być równowaga pomiędzy energią i substancjami. I pojęcie zdrowie, oczywiście to też prawidłowa masa ciała. Nie ma zdrowia z otyłością, nie ma zdrowia z nadwagą, ale każdy z nas ma inną konstytucję. Tu są pokazane figury różnych konstytucji. Jak konstytucja ognia i ziemi jest bezkształtna, bo ani ogień, ani ziemia, popatrzcie, ten ogień mi się wylał i wygląda jak wygląda, tu na obrus, tak? Jakbym posypała tu ziemię bez doniczki, to też by była taka kupa. I człowiek tak wygląda. I są smukli i woda tak wygląda. Woda też nie ma kształtu. Natomiast mamy metal, mamy drzewo, to są kształtne figury. I tak naprawdę, no, jak moja córka jest ziemią, to ona nigdy nie będzie wyglądać ani jak metal, ani jako drzewo. Ale na przykład druga jest metalem i będzie zawsze kształtna. I jest łatwo zgubić wagę, bo metal jest taki konkretny. No i tak wygląda na przykład równowaga. Dobra masa mięśniowa musi być zrównoważona ciałem i konstytucją. To jest ważne. A typy są różne. Oczywiście. I typ yin opada, no bo yin opada, ziemia jest yin, więc ten typ yin ma szersze uda, węższe ramiona. Ale tak naprawdę my próbujemy uzyskać to, co było w młodym wieku tej osoby, bo my mu konstytucji nie zmienimy. Ale tu brakuje yang, żeby utrzymać kształt, bo kształt to yang, ale możemy to dodać. A tu na przykład jest wychudzone ciało i tu brakuje yin, bo budować ciało. I też można to dodawać. Natomiast tak już wygląda nadwaga nadmiarowa, te wszystkie mięśnie rozbudowane i tak dalej. I to jest nadwaga, która jest w konstytucji nadmiarowej, a to jest nadwaga w konstytucji niedoborowej, bezkształtne, opadające, limfatyczne. I jeśli otyłość się pojawia u ludzi szacownych i bogatych, jest spowodowana nadmiernym spożywaniem nadmiernej ilości ciężkich i tłustych pokarmów. I to było napisane setki lat przed naszą erą w Huan Dinei Jing Suwen, rozdział 28. Już wtedy byli bogaci i biedni, którzy nadużywali różnych rzeczy. Na noc, popijając alkoholem, podejrzewam. Więc jakie są zasady? W medycynie chińskiej my nie liczymy w ogóle masy ciała. My liczymy stan, który doprowadził do nagromadzenia nadmiernej ilości tkanki tłuszczowej. Przyjadanie się, brak ruchu, złe trawienie i jedzenie emocjonalne. Przyjadanie się, mówiliśmy, głód, apetyt, brak. O, cukierki przyszły. Ktoś mi tak niezauważalnie podrzucił. Byłam zajęta wami. Przejadanie się. Mówiliśmy apetyt i głód. Brak ruchu. No, poruszać to oznacza poruszać. Pływanie, chodzenie to nie bieganie i nie pocenie. Złe trawienie poprawiamy akupunkturą i dietą. I jedzenie emocjonalne leczeniem stresu. Wydaje mi się, że to ma sens, prawda? Przyczyny nadwagi i otyłości w medycynie chińskiej. Niewłaściwa dieta, ciężkie pokarmy, tłuste, ostre, duża ilość alkoholu, osłabia śledziony. Zaaj kieliszek wytrawnego wina jest okej, bo to są octy. I 1000 razy lepiej kieliszek wytrawnego wina do jedzenia zamiast kawy i herbaty do popijania. I jeżeli po jedzeniu, uwaga, wam się chce pić, to oznacza, że po prostu macie nierównowagę lub soli, lub była przesalone, lub bardzo sztuczne, lub nierównowagę wymiarów. Normalne jedzenie nie powoduje pragnienia po jedzeniu. Zwróćcie na to uwagę. Picie po jedzeniu jest ogólnie szkodliwe. A ja dopuszczam mały kieliszek wytrawnego wina, nie jest źle. Zaburzenie emocjonalne, traumy z przeszłości uszkadzają funkcje wątroby. Wyczerpujący styl życia. Zużywa się energia nerek. I osłabienie śledziony. Wyniki niewłaściwej diety i przemęczenia idą w parze. Płyny ciała w zastoju. Niewielka ilość ruchu. Nadmierna masa ciała. Zmęczenie. Uczucie ciężkości. Mgła mózgowa. Rozpierania w brzuchu. Słaby apetyt. Dieta. Wykluczamy nabiał. Jemy na ciepło. Więcej pijemy. Zastój ci wątroby. Stres. Nieodpuszczone emocje, brak ruchu. Wiele z was to ma. Ja to też kiedyś miałam. A moja córka na pewno jest bardziej śledzioną, a ja bardziej wątrobą.
Więc widzimy problemy emocji. I miałam wrzody żołądka, typu salami miałam. Problemy emocjonalne prowadzące do zaburzeń odżywiania, uczucia rozpierania w okolicy dolnych żeber, migreny i bóli głowy, sztywność w ciele i umyśle, obgryzania paznokcie, zaciskanie zębów, bruksizm, wybudzania w godzinach, pierwsza, trzecia, wahania nastroju, drażliwość, frustracja, wybuchy złości, krzyki, bolesne, nieregularne miesiączki, PMS-y, problemy z oczami, wątroba otwiera się na oczy, leczenie, praca ze stresem, odpowiednio dobrany ruch, to jest rozciągania, skręty i yoga. Niedobór jang śledziony i nerek, przewlekły stres, nieodpuszczone emocje, brak ruchu, problemy emocjonalne, które prowadzą do zaburzeń odżywiania, uczucie zimna, zimne kończyny, obrzęki, dreszcze, jasna, blada cera, luźny stolec kilka razy dziennie, niestrawiony pokarm w stolcu, skrajne zmęczenie, zmiany leczenia, zmiany odżywiania i stylu życia, jedzenia na ciepło, ogrzewania moksą lub nasz kochany termofor. Tak? I znaczenie gotowania. Sposób gotowania może transformować energię i kierunek i działalność działania produktu. Z definicji prawie wszystkie metody gotowania dodają pożywienie yang. Czyli jeżeli czosnek surowy jest ostry i jest yang, to gotowany, który ostry nie jest, jest jeszcze bardziej yang, niestety. Co ważniejsze, to sposób przygotowania determinuje ostateczną naturę produktów, ciepłą, zimną i tak dalej. Najważniejsze dla zrzucenia wagi jest uproszczenie procesu trawienia, by odciążyć przewód pokarmowy. I mogą być mikrosystemy w pracy, oczywiście z nadwagą i otyłością. Dużą pomocą jest akupunktura, akupresura, masaż uszu. Dlatego, że na uchu mamy reprezentację całego ciała. Jak jesteście, nie jesteście na webinarach na uchu, ja zachęcam. Ktoś jest ze mną na uchu? Warto? Ucho ja uwielbiam i uważam, że tak idzie wszystko po kolei. Super. I uwaga, na uchu opisane są dwa ważne punkty, z których chętnie korzystamy w odchudzaniu. Punkt głodu i pragnienia. A i to jest tylko u tych osób, którzy się przejadają. I to, uwaga, to jest, może zobaczyć, czy tu jest... O, okej, dobrze, już wam pokażę. Dobrze, dobrze. To jest tylko ucho, to jest trudna anatomia. To jest ucho jako dziecko wpisane do ucha. I teraz uwaga. To jest głód i sytość. Ja wam pokażę. Tu jest protokół przeciwstresowy. My mamy tu protokół przeciwstresowy cały. Czyli mamy punkt obniżający ciśnienie, mamy Shen Men, punkt zerowy. Ja robiłam to na pewno na masterclassie. Punkt, który jest schowany pod obrąbkiem sympatycznej, tu dziesiątka na skrawku i punkt serca, to one są nakute. A tu mamy głód i pragnienie i to są punkty widoczne, ten i tu można na zewnątrz w jednej linii przykleić spokojnie wakarię. A i to tylko i oczywiście zerowy naklejamy i Shen Men. I oczywiście to dla tych ludzi, którzy się przyjadają. To nie dla tych, kto nie zajada stres i kto nie je, a po prostu źle trawi. Bo naprawdę ludzie mówią, ja naprawdę dużo nie jem, ale lekarz mówi, no pewnie pani nie je. To skąd te wszystkie kilogramy? Zaburzenia metaboliczne, brak trawienia. I dla nich są całkiem inne protokoły. I bardzo ważne, na skrawku, tak. Tak, bardzo ważne, równowaga emocjonalna, bo to jest ważne, to jest element zdrowia i fizycznego, i emocjonalnego. I trawienie to tak gdyby nie tylko wchłanianie, natomiast to jest połykanie, wchłanianie i odpuszczanie ze stolców, pokarmów i płynów, a także emocje i trawienia całego naszego życia. Ja wiele osobom, kogo leczyłam, mówiłam, że nie trawicie życie i jedzenie, bo po języku widać. Brak procesów trawiennych. Jak nie trawimy jedzenia, to oznacza, że życia na 100% nie trawimy. Niestrawione emocje pozostają w systemie, pogarszając jego funkcjonowanie. Złość uszkadza wątrobę, zamartwianie śledziony, strach nerki, smutek płuca. Stąd zalecamy odpoczynek, relaks, redukcję stresu i pracę z emocjami. I to, jak trawimy, jest o wiele ważniejsze niż to, co spożywamy.
I to, co jest ważne, jak źle trawimy, nie ma coś ciężkostrawnej rzeczy. To nas karmią witaminami, dodatkami, nie wiadomo czym po drodze. My jak nie strawimy, to nie strawimy, więc my jesteśmy nie tym, co połknęliśmy, tylko tym, co wchłonęliśmy w tym przywodzie pokarmowym. I to jest istotne. Więc ja uwielbiam uczyć o odżywianiu. Ktoś jest ze mną na odżywianiu dla zdrowia na cyklu. Ja zapraszam, naprawdę to dobrze było na odżywianiu dla zdrowia. Ja zapraszam, to jest dobry cykl, więc naprawdę warto. I bo ja wszystkie cykle robię raz, bo ja mam już nowe pomysły. No tak, tak, bo ja nie lubię powtarzać dwa razy to samo. Nie będziemy dobrze trawić, jeżeli nasz przewód pokarmowy będzie zawalony resztkami pokarmów. Dlatego dla odchudzania kluczowe jest codzienne wypróżnianie. Kto ma problem, kupcie kaskarę. Naprawdę niczego lepszego nie ma. Tanie jest, 60 zł kosztuje, starcza tego na pewno na kilka miesięcy, a to tak poprawia wypróżnianie. Kaskara z tego z klubu koralowego. Wyjątkowa jest. I nie ma gdzie tego kupić, bo my z Niemiec sprowadzamy na poradnie. Tego nie ma w Polsce. Nie zarejestrowali. Przede wszystkim upewnimy się, że musimy pić bardzo dużo płynów. Pijemy wodę. To nie chodzi o kawę. Kawa to dla przyjemności, to rozpusta. Pijemy wodę, ciepłą wodę, bo musimy nawilżyć ciało. Jeżeli mamy suchy stolec, suchą skórę, suche włosy, paznokcie, suchość oczu, to są oznaki suchości. Zadbaj o ruch. Ruch w jelitach nie może zachodzić dobrze, jeżeli całe ciało się nie rusza. To nie musi być wyczerpująca aktywność, wystarczy spacer, ale codziennie. Absolutnym minimum powinno być 30 minut zamierzonego ruchu dziennie, nie sprzątania domu. Spacer. Marzę o tym. Podczas spaceru postaraj się oczyścić umysł. Bez telefonu, nie słuchamy muzyki, odpoczywamy. Podziwiamy przyrodę, przytulamy się do drzew, robimy recet. Co robić przy zaparciach? Są zioła i napary, siemię lniane, kaskara. My uwielbiamy kaskarę. Byliby nie środki przeczyszczające, które odwadniają. I oczywiście idealny jest masaż wisceralny. Tak jak mówiłam, dużo z was sprawdziliście Tamarę. Ona ma piękne ręce, mało kto dobrze robi masaż wisceralny, ale to, co jest bardzo, bardzo ważne, naprawdę ważne, wisceralna terapia porusza powięzie. Ja bez tego nie leczę żadnego pacjenta. Można nauczyć się robić sobie, a jest zawsze lepiej, żeby zrobił to ktoś, więc zawsze jak jest przyjaciółka, siostra lub ktokolwiek, można iść do Olgi na kurs, bo u nas przedwczoraj, czwartek, piątek była wisceralna terapia. I możecie, idąc do Olgi na kurs, w parze się nauczyć i sobie robić. Praca ręczna jest droga, można się nauczyć z kimś. I raz w tygodniu spotkania na herbatkę, zabieg wisceralnej terapii. Naprawdę warto. Uwaga, lewatywy nie są dobrym sposobem na przywlekłe zaparcie. Dlaczego? Lewatywa to jest odwrócony ruch. To ma być mocne zsyłanie. Życie na lewatywach nie jest dobre, a i życie z zaparciami jest jeszcze gorsze. I co możemy pomasować na zaparcie? Można jelito gruby 2, to jest dobry punkt na zaparcie. On jest tak naprawdę najlepszy, a je można szczotkować cały obszar. Od jelita grubego 1, bardzo proszę, do jelita grubego 4, który tu się znajduje w połowie. Jelito gruby 1, jelito gruby 2, jelito gruby 3, jelito gruby 4. To ten na bóli głowy. I oczywiście zmiana nawyków żywieniowych jest najczęściej niezbędnym elementem do trwałej poprawy zdrowia i samopoczucia i na pewno dla utraty wagi. Trzeba jeść ciepłe posiłki, bez konserwantów, bez cukru, dobrej jakości. To, co wkładamy do środka, jest dużo ważniejsze od tego, co zakładamy na siebie, na zewnątrz. Tak jest. No bo ileż te rzeczy potrzebujemy ładne? Ja 20 lat mam tą suknię. 18 kupiłam w Chinach i kocham ją. Nie potrzebuję takiej drugiej. A spódniczka, która jest pod spodem, kupiona w Kiowie w 2000 roku. 24 lata, nadal jest dobra. Ile potrzebujemy rzeczy? A jedzenia, żeby odbudowywać ciało, potrzebujemy codziennie. Kupcie raz porządną rzecz, będzie wam służyć. A jedzenia kupujmy często i ludzie uważają, że muszą być przyceny i tak się cieszą, że kupują sero, coś syropodobne. Zamiast drogiego, dobrego sera, już chcecie kawałek sera. Bo tego nie widać, my to zjadamy, jesteśmy nauczeni żyć na pokaz. I ja zawsze mówię w takiej sytuacji, że arabskie kobiety, które chodzą z przykrytymi głowami i twarzami nieraz, i my tego nie rozumiemy, tak?
otwierają się w domu, jak mają tam swoich mężów. A my chodzimy w domu byle jak, nie wyglądając w ogóle, bo szkoda rzeczy, i doprowadzamy się do ładu, jak idziemy do obcych ludzi. Czy to nie jest paranoja? Ja oczywiście nie jestem muzułmanką i nie chodzę z zasłoniętą twarzą, a i czy to nie jest paranoja naszego w ogóle sposobu życia, że mamy najbliższych w rodzinie i zamiast tego, żeby tam wyglądać ładnie, to my ładnie wyglądamy na zewnątrz, bo co ludzie pomyślą? Zastanówcie się. Zastanówcie się. Wydaje mi się, że naprawdę ja byłam w kilku, ja byłam w różnych arabskich krajach. Ja wiedziałam, jak żyją w domach. Doma, żona, włosy, niepokryta głowa wychodzi na zewnątrz. Wszystko jest, zwłaszcza Indonezja, to już zabandażowany. Twarz widać, a to jest taka twarz jak noworodka, która leży w wózku. Tak, tylko twarz. A i w domu czują się komfortowo. Może to jest bardziej normalne. Dobrze, a my mówimy, kochanie, nie, 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 ja przepraszam, a ja tu tak tylko przybiegnę w tym staniku, nie? Do męża. Ja tu tylko biegnę, ty tam nie patrz. A tu włosy, nie, nie, to ja dopiero umyję. No, no jak w domu, nie? No nieważne, to zależy, w jakim staniku biegniemy i dokąd biegniemy. Dobrze. Jedz ciepłe posiłki, wyklucz konserwanty i nadmiar cukru. Jedz pokarmy dobrej jakości i dbaj o ich różnorodność. Unikaj produktów mlecznych. Nabiał nie jest dobry. Poza tym to nie jest to mleko od krowy. W mleku od krowy czy od kozy były enzymy, które trawiły białko mleka krowiego i cukier mleka krowiego. To, co sprzedają w sklepie, to jest trucizna najwyższej jakości. Naprawdę. I najważniejsze, pijemy wystarczającą ilość ciepłej wody. Ciepłej, bo nie trzeba ją podgrzewać. I mam nadzieję, że jeżeli wam się podobało, to my wam wyślemy możliwość do wpisu 15-16 marca. Będzie też konferencja. Zaczynamy przedsprzedaż, bo nam jest komfortowo robić tu i więc wszystko, co się tu nie mieści, my wysyłamy na online. No wiadomo. Jest możliwość, nagrywamy. Wy macie nagranie, ludzie oglądają, ale jednak energia bycia tu, podejrzewam, że jest lepsza, więc ja wszystkim dziękuję w ogóle za obecność, bo tak naprawdę to wy tworzycie konferencję. My tylko mamy dobre pomysły. Myślę, że wszystko było dobre.